witam w pierwszym filmie z mojej nowej serii na moim kanale w jakości Full HD. Jest to filmik z serii Notogramy poświęcony tej wspaniałej grze, którą wszyscy znają, przynajmniej wszyscy, którzy grali w Hack'n'Slash'a. W związku z tym, że jest premiera trzeciej części tej gry, postanowiłem przytoczyć tutaj starą wersję, ponieważ na wielu forach wyczytałem, trzecia część jest liniowa, kiepska. Ludzie mówią, że jest dużo gorsza od pierwszej części. Ja natomiast uważam, że jedynka była oczywiście dosyć dobra. Zważywszy tutaj na, jak widzimy, zaledwie cztery umiejętności, które można rozwijać w zależności od tego, jakich broni używamy. No i tak to właśnie wygląda, czy używamy broni ręcznej, czy używamy łuku, czy używamy czarów, czy czar leczących. Tu akurat mam czar leczący na level 1.12. Tutaj. No tak to właśnie wygląda. Cztery różne umiejętności, cztery różne skille. A ludzie narzekają, że w trzeciej części tylko 9 skilli. Ale to, co było innowacyjne w pierwszej części, zauważono już w trzeciej. Ale do porównań dojdziemy później. Mianowicie, jak widać, mobów tu jest dosyć dużo, a gra, pomimo tego, że to jest Hack'n'Slash, jest w miarę trudna, muszę przyznać. Istnieje tutaj, jak widać, aktywna pauza. Nie warto dawać się walki z chwilami, tak jakby po prostu jestem napisany. Mimo tego, że jest to dopiero drugi akt. Oczywiście, mogę tu wyskakuje bardzo dużo. Ale gra jest naprawdę przyjemna. Gra się sama. I oczywiście tego, czego nie ma w następnych częściach, to jest pointiony. Tutaj bardzo, bardzo szybko, jeśli nie powiedziałem, to wygramy bardzo, bardzo szybko. Co odróżniało? To właśnie ten rozwój postaci, w zależności od tego, jakie się używało. Co później przeniesiono też do serii TS. Na serii studia Bethesda w Oblivionie. Gdzie to jest bardzo znane są te mechanizmy. I muszę przyznać, że jak na rok produkcji, kiedy gra wyszła, na przykład 2002, było to przynajmniej dla mnie bardzo innowacyjne. Czego właśnie nie ma w trzeciej części, ale gra jest stricte liniowa, o czym mówią wszyscy względem trzeciej części. Z czym się nie zgodzę, bo zarówno w pierwszej i trzeciej części wszystko jest liniowe. Nie ma jakiejś wybory względnie. O, i tu właśnie widzimy, jak moja postać zginęła. Jeszcze jest możliwość, że mam to pytanie. Bądź będziemy musieli zloadować, bo dlatego właśnie tak się ginie. I tu ile temu wyleciało. Powracamy. Wczytujemy. To jest właśnie to, jak się wczytuje. Jak się wczytuje różne save'y. I później się właśnie ma problemy, bo mówi się, gra się. Moim zdaniem gra przetrwała. Zobaczyłem się na wszystkich, a raczej mam mało szczęścia. No to muszę przyznać, że to jest... Sprawdźmy w opcjach, ustawiłem chyba... Tak, to jest normalny poziom, jeszcze jest trudniejszy. Ustawiamy tutaj nam na prosty. Szybciej ginęły. Bo też nawet taki silnik z tego. Nie tylko cały czas porażka jest. Wiemy, nie pokazujemy. Widzimy tutaj, jak postać pije, to i dostaje inne ciosy. Na przykład w takim Diablo jest tak, że wbijemy i w ogóle nie wykonuje żadnej animacji. Ta miniacja jest tak krótka, że tego nie widać. Nie wiem, czy na łatwym poziomie te umiejętności szybciej lecą. Oj! I właśnie, wspomniałem jeszcze. Osławiony osiołek. A na nim pełny ekwipunek. Można przebierać, wybierać, jak w promocjach różnych. No. Z tego wszystkiego zapomniałem, że mam tarczę, której mogę użyć.
Nawet można kierować osiołkiem, ale lepiej nie warto go wysłać po prostu do twoje. Możesz się zmienić po prostu. Muzykę tylko dać się wypłatę. Cóż. To jest moim zdaniem wymagająca. Minimalne już tak. Ale naprawdę wniesie dosyć szybko. No i oczywiście rozwalenie skrzydeł. Wszyscy uwielbiają w różnych tych slashach. I oczywiście nie obędzie się bez śmiesznych nazw typu napalony długi łuk, powinniście znoszony skórzany kubrak, sztywny kubrak. Wszystko tu jest zniszczone, bo to początkowy etap, skórzany czepiec, to... O, oczywiście podziemia. Możemy zjechać bez problemu. Widać bardzo duże podziemia. Zjeżdża się i zjeżdża, i zjeżdża. No i... Na uwagę zasługują te światło cienie i tam dalej. Światło cienie, to brzmi. O, i to... broni. Na ten moment wartość ta wynosi 5,01, no. No. To mi się bardzo podobało w 2002 roku. Dzisiaj mi się to też podoba i uważam, że powinno się to zostać we wszystkich akcentach. Rozwijanie postaci w miarę używania przedmiotów. To mi się podobało w Oblivionie. Bo to było bardzo innowacyjne. Kiedy się to używało? W 2002 roku. No i do dzisiaj to jest w miarę. Jak najwięcej takich hack and slash. Ale myślę, że druga część już nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak pierwsza. Tak właściwie już na mnie zajęła jak pierwsza. Nie wiem dlaczego. Ale przejadła mi się, nie wiem. Może za dużo też tego było. Tych hack and slash na raz. W każdym razie, no, czego jeszcze nie ma w Dungeon City 1? Nie ma identyfikowania przedmiotów. To jest praktycznie prawie każdym hack and slash. To jest częścią podstawową, niemal bym powiedział. No trudno. I osioł. Bardzo wygodna kamera. Chyba się mi brakuje w trzeciej części. Ale do trzeciej części dojdziemy, bo tylko, że była premiera, a filmy go będę w posiadaniu. Właściwie dzisiaj chciałem kupić, ale niestety nie było. Nie wiem dlaczego, pomimo tego, że była premiera w Empiku, mi powiedzieli, że 27 dopiero. Czy tam 24. Bardzo mnie to zdziwiło. Dlaczego ja mam późną premierę o tydzień? Było bardzo zastanawiające, no ale poczekam. Jeżeli nie dokupię w innym sklepie. Właściwie byłem w kilku różnego, nigdzie nie było, ale... Poczekam, kupię i będzie spokojnie. I wtedy będę mógł wam zaprezentować trzecią część i udowodnić, że nie jest ona aż tak słaba, jak pisze się w tych flame'ach na forach, do których mówią ludzie wszyscy. Wszyscy właściwie piszą. No, może przez to do mnie wszyscy 90% uważa, że gra jest słaba i nie jest to stary dobry Dungeon Siege. Oczywiście zgodzę się, nie jest to stary dobry Dungeon Siege, bo robi to Obsidian. Obsidian nie robi gry na swój sposób i myślę, że mimo wszystko, że nie jest to godne następcy części, bo tego, że jest to zmieniony, to i tak warto w niego zagrać. Jako RPG. Już nie wiem, ten sens, ale jako RPG bardzo. No, tak, musimy się zapewnić się. Czy powrócę do tej gry? Czy nagramy jeszcze więcej filmów? Myślę, że jeszcze jeden film nagramy i potem będzie czas na podsumowania i czas na kolejną część, właściwie taką odnogę serii pod tytułem Space Siege, który też warto przypomnieć tutaj, gra została przemknęła. Nie zebrała dobrych opinii, również w internecie, ale też w recenzjach. Jest to trochę inna gra, choć pod tego samego szyldu co Dungeon Siege, bo też nazwa nawiązuje do tego. Ale mimo wszystko nie jest to hack and slash moim zdaniem, ale to już inny materiał na temat tamtej gry. W każdym razie to jest wszystko, co chciałem wam pokazać, no. To jest najważniejszy rozwój postaci, ekwipunek, którego brakuje w nowej części.
w takiej postaci, w jakiej tutaj jest, został zaprezentowany. Ale oczywiście liniowość jest identyczna jak w trzeciej części. Cały czas się idzie taką ścieżką wytyczoną. Można oczywiście iść na różne boki, coś tam pozbierać, ale to samo można zrobić w trzeciej części i jest równie bardzo uproszczona jak trzecia część, aczkolwiek trzecia część pod tym względem jest bardzo rozłożona. Ale na razie jesteśmy przy pierwszej części. Jak widać, gra bardzo jest warta zagrania, pomimo tego, że masz prawie 10 lat, pomimo tego jest bardzo dobrym przykładem, jak powinna się robić wspaniałe hack and slashe. To było na tyle w pierwszym odcinku z cyklu. No to gramy. Pozdrawiam.